Idzie czas? Tak. Dobra, dojdzie. Już mi idzie. Fajnie byłoby, gdyby ten telefon się włączył, ale z nim zawsze jest tyle zabawy, że... Szkoda czasu. Ale słoneczko świeci, nie gorąco ci w tej czarnej bluzie? Teraz ci adrenalina będzie. W żyłach i będzie ci aż gorąco się zrobić. To jest spadnie. To jest nieciekawe. Chyba, że chcesz tam iść. Nie, chodźmy już na dół. No to po co ja już włączałem to nagrywanie? Nie wiem, dużo na to. No znowu będziemy tak szukać na ślepo już. Znowu trzeba tak pomyśleć, że tam gdzie płynie woda, to tam. Może być. No uznajmy, że te wodospady są pod lodem i ich nie widać. Co? Słyszysz? Posłuchaj. Słyszysz? Jak muchy wodę słychać? No jak, ja wodę słyszę. Tu to po... No to jak duży ma być ten wodospad? Powiedział ci to ktoś? Że on jest pod lodem gdzieś, nie ma go. Podobnie trzeba gdzieś pójść, tam te. Nikt tu nie szedł, więc nie wiadomo gdzie. Nie już spędzić to na głowie. Wolisz iść, tatusiu, pierwszy czy drugi? Ja idę pierwszy. Będzie ciężkie zejście. No i pewnie nie. Zobacz, tu mają jeszcze zapasowe. Widzisz? Linę, klamry zapasowe tam leżą. Kurde. No. Co? Jakby to było łatwo iść, nie było. Na orlej perci tu będziesz miał.
Niestety. Nie upaćkałem tego. Nie, nic nie. Oj. Co? No tu bym się czuł bezpiecznie, gdybym był przypięty. Rękawiczki było tu wziąć. Jest to taka zabawa z... Chcę cię martwić, ale lina znika pod śniegiem. I nie do końca wiem jak. Oj. Nie no, chyba ja. Może jak tu se nogę włożę, to przynajmniej nie zjadę tak na dół. Julijskich też tam lekko nie było. Trzeba się szukać takich ty. Już na linie stan. O! Czemuż oni to tak zrobili, że ta lina jest tak nisko? Nie, to jest błąd. Ta lina w ogóle... Tam ktoś linę jakoś zawiesił.
Nie wiem, czy próbowałem. Nie no, to tu trzeba. Dobre pytanie, jak tu dalej się dostać? To wydaje się takie coś. Tam ktoś linę fajnie powiesił, tylko jak się do tej liny dostać? To... Jak się da coś do tamtej liny dostać? Dobra, no nic, no muszę coś próbować. Jest dobry. Tu już mam dosyć tej liny. O, dobra, to jest strasznie taki bezmiotny. Hej? To będzie strasznie stresujące miejsce, ale jak już dojdziesz do tej liny, to już wygląda lepiej. Tam poniżej, ci powiem, są klamry fajnie zrobione, tylko my z tych klamr nie skorzystamy, bo są pod lodem. Tu, to miejsce. Tu ładnie linę zawiesił, miło. Trzeba by tam na dół wleźć pod ten lód, to tam by było łatwo iść. Wleźć na dół. O, może tamtędy spróbuję. Że będę se tyłkiem. Próbuję sobie na tej stanąć. O, dobrze, już chyba. Chyba mam strategię. Dobrze. Idziesz tu, stajesz na linie. I wtedy dasz radę. Potem schodzi. O, pięknie. No to było najtrudniejsze na razie. Co, może ci zrobię zdjęcie? Ty tam sobie rób po swojemu. Weź sobie tak, idź, żeby do tej liny tatusiu się złapać, bo to ci ułatwi. Czy się nie zatrzymało, coś nie. Już 15 minut plus. No plus tam. To X.
Dobra. Ci już linę zostawiam. Ta lina to ktoś tu fajnie, bo on ją tak spuścił niżej, więc ja już mam tyłek mokry od tej. Ale... Taki koszt. To jest spodnie długie potem. No, tu już na razie idzie łatwo. Dajesz radę, tatusiu? Idziesz? Ciężko jest? No dalej już łatwiej, nie? To tam było tak. Tak naprawdę do końca jest źle. Dobrze. Co ci przeszkadza? Ja się tego trzymam, bo to tu bardzo fajnie działa. Chyba to trzeba. Chyba tu, no bo tam zaraz ten, ta lina stalowa znika pod lodem, tu chyba trzeba potywić.
Ktoś tu schodki zrobił. Śniegu. No to te supły są co pewien czas, to nawet jak ci się ręce ślizgną. Tak powinno być. Zimno, ręce zimno strasznie. Jeszcze nawet nie połowa. Coraz bardziej mi się ta lina naciąga. No może tak. Myślę, że ciężej nie będzie.
No. I tu się lina kończy. Tu już można sobie spadać na spokojnie. Twierdzisz, jak tu doszedłeś, to już przeżyj. Czekam jeszcze mi się. No. Zmroziło ci ręce, tatusiu? Ja tu idę. Tu już będzie, jak się przynajmniej trzyma. Tak, to teraz ci się ubrudzą. To teraz będziesz miał znowu ubok. Teraz ci się znowu ubrudzą, a ty się na tych. O, coś tu leci. Żeby lawina nie zeszła. Że lawina, to tu może dość łatwo zejść. No. Żebyśmy tylko nie pogubili się i poszli właściwą trasą. Bo ja teraz też jadę, idę jakimś miejscem, gdzie żadnych znaków nie ma.
Stwierdziłem, że tu jest dość bezpiecznie. No ale teraz o tam przy skałach. Jakaś trasa. Szwizdar. To jakaś idzie, nie widać jaka. 638. A tam to co idzie, tatusiu? Widzisz tam może? Czy to nie to co mamy iść? No bo tam jest jeszcze jakiś szlak. Tam, widzisz? Właśnie. To co, idziemy tam zobaczyć, czy to nie nasz? No ale widzisz, są tam znaki. No dobra, no ale 638, a ten drugi? Bo tu dwa tato się pamiętać są. Tam jeden, widzisz? A tu drugi. I ja myślę, że my powinniśmy tym iść właśnie. No bo widzisz, bo tam masz, tam na skalę widzisz, tam. No widzę, no ale... Ja tam nie idę, co ty? No to czemu tam jest szlak? Ja tam nie idę, idziemy tu. To czemu tam to znaczy? Nie chciałbyś po tej półce tam iść? Nie wyobrażam szlaku, żeby to. No. Ale to co, to idziemy na tamtą stronę, bo tamtędy idzie szlak. Czyli tu, tym środkiem. No bo tam... No właśnie tamtędy i tam są znaki. I to mnie dziwi, no ale... No chyba, że... No właśnie, wydaje się, że powinniśmy iść tam, przy skale. Bo myśmy zeszli tą liną, bo tam nie było tych widać. Tu? No nie wiem, czy to jest rozsądne. To jak na tym scenarze jakbyśmy. Jak na scenarze to takie były. Właśnie. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Tam pewnie odbija ten co. To już teraz nie wiadomo nic. Ale mogłoby łatwiej troszkę. Ale jak zjedziesz to do tych skał i tak.
Ja, widzisz tam, Tadusiu, co tam jest? 638 na tym? Bo. Co? No też tak myślę. Tam jest, tu będziemy odbijać szlaki, widzę. No to chodźmy na tej ścianie. A gdzie ty idziesz, Tatusiu? A, bo myślisz, że my już tu musimy. Dwie godziny. Ha, dobra. Czemu? No co ty, patrzcie. Tam muszę być skończenie. No właśnie, tam gdzie będziemy szli. No, tam nie idę. Czemu? Nie, nie chcę tak. Co inaczej? No obejdziemy tam górą, tamtędy. No, co ty, gdzieś na tym skałanie będziemy szli. Bym tam poszedł. Tam jest ciasno. Ja bym tam poszedł. Będę gdzieś tam poszedł, ale ja bym. A no tatusiu, no strach cię obleciał ty. Czemu to? Taka fajna trasa. Że ty zaś sam będziesz rowerem wtedy. Zaraz zobaczymy. Coś tam nawet nie było wykrzykników. Znaczy tych X-ów, to nie może być trudne bardzo. Coś tam nie było, tatusiu, X-ów. Nie chcę tam iść, no. Nie próbowałem się to uzyskać. Czekaj.